W wykładzie tym powiem o ciśnieniu hydrostatycznym i o paradoksie hydrostatycznym. Co to jest ciśnienie hydrostatyczne? To jest ciśnienie, jakie panuje na pewnej głębokości w cieczy niebędącej w ruchu i ta ciecz znajduje się w polu grawitacyjnym. W przypadku gazów mówimy o ciśnieniu aerostatycznym, w przypadku cieczy mówimy o ciśnieniu hydrostatycznym. No to mamy następującą sytuację. Mamy zbiornik i tutaj jest powierzchnia cieczy. Tutaj oznaczmy sobie to jako punkt 0. Względem tego będziemy mierzyć głębokość. No i teraz, tak jak powiedziałem, w środku mamy jakąś ciecz. No i teraz ja bym chciał poznać, jakie jest ciśnienie tutaj na tej wysokości, na tej głębokości, którą sobie oznaczymy przez H. Dobrze? No to jak to policzyć? No bardzo prosto. Tutaj mamy jakąś powierzchnię. Tutaj mamy jakąś powierzchnię. Oznaczmy sobie tutaj o, jakąś powierzchnię tutaj mamy o. To jest dokładnie powierzchnia S. To jest tak jak powierzchnia denka tego naczynia. To jest po prostu powierzchnia. No to jaka teraz masa, proszę Państwa, jaka siła teraz działa na tą powierzchnię? No to to jest po prostu masa wody, która jest po prostu nad tą głębokością H. To jest dokładnie ta masa, czyli siła, która działa na tą powierzchnię, na głębokości H, to jest masa wody nad tą linią H razy przyspieszenie grawitacyjne. A to się równa tak. Pole powierzchni razy wysokość, czyli to jest ta objętość wody nad linią H, razy gęstość wody, razy przyspieszenie grawitacyjne. I to jest dokładnie siła, jaka działa na naszą powierzchnię na głębokości H. No to teraz, jeśli weźmiemy teraz tą siłę i podzielimy na tą powierzchnię, no to dostajemy po prostu, że to się równa gęstość wody razy przyspieszenie grawitacyjne razy głębokość. I to jest nasze ciśnienie na głębokości H. To jest nasze ciśnienie hydrostatyczne. I teraz takie uogólnienie prawa Pascala. Prawo Pascala mówi, że tak, ciśnienie na głębokości H to jest dokładnie gęstość razy przyspieszenie grawitacyjne razy głębokość, a na tej samej głębokości ciśnienie jest takie same. Czyli tak, może zaznaczę na jednym kolorze, było dobrze widać, w tym punkcie, w tym punkcie, w tym punkcie oraz w tym punkcie ciśnienia są dokładnie takie same. Na tej samej wysokości ciśnienie jest dokładnie takie same, ale ciśnienie zmienia się z wysokością, ponieważ zakładamy, że grawitacja, prawda, działa w tym kierunku, działa w kierunku pionowym. No dobrze, i to jest uogólnienie prawa Pascala na przypadek z grawitacją. Co by było, gdyby ciśnienie na tej samej głębokości nie było takie same wszędzie? Gdyby w tych czerwonych kropkach ciśnienie było różne, no to znowu, tak jak w poprzednich filmikach, możemy sobie wyobrazić, że dajemy tam taki sześcian zbudowany z wody i wtedy po prawej byłaby inna siła niż po lewej i wtedy ten sześcian by się przesuwał albo w lewo, albo w prawo. A zakładamy, że sytuacja jest statyczna. Czyli w tych wszystkich czerwonych kropkach na tej samej głębokości ciśnienie jest dokładnie takie samo. Tutaj może jeszcze dodam, że tutaj założyłem, że tutaj na zewnątrz ciśnienie jest zero. To znaczy nie ma tutaj ciśnienia tego atmosferycznego, które by działało na tą wodę. W przypadku, gdy mamy taką sytuację, tu już może zrobię taki mniejszy rysunek. Tutaj mamy, prawda, naszą wodę i tutaj mamy jakieś ciśnienie atmosferyczne, które ciśnie dodatkowo na tą wodę, no to wtedy wzór jest następujący, że ciśnienie na pewnej wysokości to jest tak. Najpierw te ciśnienie na zewnątrz dodać to, co żeśmy sobie wyprowadzili u góry. Gęstość wody, czy tej cieczy, przyspieszenie grawitacyjne, razy głębokość, na której mierzymy ciśnienie. No dobrze, to tyle, jeśli chodzi o prawo Pascala na przypadek z grawitacją. No i teraz zacznę Państwu pokazywać pewne przykłady i testować Państwa intuicję, ponieważ zobaczymy, że zaczną się dziać rzeczy dość dziwne. Prawo Pascala wydaje się być proste, dość naturalne, a konkluzje będą bardzo zaskakujące. Zacznijmy od rozgrzewki, coś takiego w miarę prostszego. Rozpatrzmy dwie sytuacje. Sytuacja numer jeden i mamy tutaj następujący zbiornik. Mamy taki zbiornik, dobrze, z cieczą. No i tutaj mamy naszą wodę w środku. Okej, tu mamy naszą wodę. No i wysokość tego słupa wody oznaczmy sobie przez H. Pole powierzchni tutaj oznaczmy sobie przez S. Okej? No i natychmiast możemy policzyć na przykład, jakie jest ciśnienie na spodzie. Tutaj załóżmy sobie dla prostoty, że tutaj u góry ciśnienie jest 0, prawda, że nie ma powietrza, ale zawsze możemy sobie dodać te P0, o którym powiedziałem wyżej. Więc natychmiast możemy policzyć, jakie ciśnienie jest na samym spodzie. To mamy ten wzór, to jest gęstość razy przyspieszenie grawitacyjne razy wysokość słupa wody. Ale teraz narysujmy sobie troszeczkę inną sytuację. Mamy coś takiego, dobrze. A. Mhm. Mamy teraz taką sytuację. I słup wody ma dokładnie tą samą wysokość, którą sobie oznaczymy przez H. Okej, tu jest teraz moja woda. I teraz jest pytanie do Państwa.
Jakie jest ciśnienie, może zaznaczę na czerwono, w tym punkcie i w tym punkcie? Czy ciśnienia są dokładnie takie same, czy one są różne? No, intuicja by tak podpowiadała, że w tym drugim przypadku no, mamy mniej wody nad sobą, bo ta pozostała woda jest tutaj podtrzymywana, wydawałoby się, przez ten kawałek. No i rzeczywiście ta woda jest podtrzymywana tutaj przez ten kawałek, no bo ta woda też ciśnie na tą część. Więc pytanie jest, czy ciśnienie w tych dwóch czerwonych kropkach jest takie same, czy jest różne? A no odpowiedź, proszę Państwa, jest, że ciśnienie jest dokładnie takie same. Bo okazuje się, że w tym prawie Pascala tak naprawdę liczy się tylko i wyłącznie wysokość słupa wody i nie ma znaczenia, czy ta woda jest bezpośrednio nade mną, czy jest z boku. Ja teraz Państwu pokażę, że rzeczywiście tak jest. Najpierw policzmy sobie tak szybko, jakie jest tutaj w takim razie ciśnienie w tej czerwonej kropce. Tutaj no to ciśnienie jest natychmiast, możemy sobie policzyć, to jest gęstość wody razy przyspieszenie grawitacyjne razy wysokość słupa wody. No to dobrze, to jedziemy teraz po kolei. Ciśnienie w tym miejscu i w tym miejscu jest oczywiście takie same, prawda? Teraz ciśnienie w tym miejscu i w tym miejscu też jest takie same, no bo jest ten sam słup wody, prawda, nad tymi punktami. I teraz korzystamy znowu z prawa Pascala, że jeśli teraz jesteśmy na tej samej wysokości i tutaj pójdziemy w bok, to ciśnienie jest takie same. Czyli tutaj jest takie same ciśnienie i tutaj jest takie same ciśnienie, prawda? Czyli te trzy kropki na tej samej wysokości, tam jest takie same ciśnienie. Znowu, gdyby ciśnienie było różne, to wsadzamy jakiś sześcian zrobiony z wody i wtedy na każdy z prawa i z lewa by działały różne siły i ten sześcian by się poruszał. A zakładamy, że tam się nic nie rusza. Sytuacja jest statyczna, czyli ciśnienie w tych trzech kropkach musi być takie same. No to teraz idziemy głębiej. To teraz tutaj ciśnienie i tutaj ciśnienie musi być takie same, no bo zwiększamy tak samo swoją głębokość. I dochodzimy do wniosku, że na samym spodzie ciśnienia są dokładnie takie same. Mimo, że część wody tutaj nie jest bezpośrednio nade mną, tylko jest z boku. No i dochodzimy teraz do naszego paradoksu hydrostatycznego. Narysuję teraz Państwu, o, tutaj była sytuacja numer 2. Teraz rozpatrzymy kilka sytuacji i również będę się pytał, jakie są ciśnienia. Na początku tak, narysujmy sobie, tak jak poprzednio, coś takiego, czyli taki zwykły cylinder z wodą i tu jest gdzieś woda. Drugi przypadek mamy następujący. Mamy następujący. A, jeszcze u góry może dodam, jeśli ciśnienia na dole są takie same, i jeśli powierzchnie na dole są takie same, to w takim razie siła parcia na spód będzie oczywiście taka sama, prawda? Siły parcia będą dokładnie takie same. Tak dodaję dla pewności. Dobrze, to wracamy teraz do tej sytuacji. I tutaj naczynie wygląda tak. Troszeczkę inaczej. Tu wygląda naczynie tak. I woda jest... O, tu jest. Czyli tutaj narysujmy sobie naszą wodę. A tutaj woda jest... O. Tutaj mamy wodę. No i teraz trzecia sytuacja, troszeczkę inna. Troszeczkę inna sytuacja. Mamy coś takiego. Tak, tak, tak. I sytuacja wygląda tak. Tak i tak. I znowu mamy tutaj naszą wodę. Pytanie, proszę Państwa, jakie jest ciśnienie tutaj, tutaj i tutaj? Odpowiedź z prawa Pascala jest natychmiastowa. W pierwszym przypadku po prostu zwiększam głębokość i tutaj ciśnienie jest dane po prostu przez gęstość razy G razy przyspieszenie grawitacyjne. Tutaj Państwo też powiedzą, a no tak, w tym przypadku liczy się tutaj, o, ten słup wody. Ten słup wody się liczy, więc sytuacja jest dokładnie taka sama. A ta woda, która jest tutaj, o, po bokach, ja ją tak zaznaczę, tutaj, ta woda, która jest tutaj po bokach, no to ta woda jest podtrzymywana tutaj, o, przez te części. Przez te części naczynia. I tutaj wywierane jest jakieś ciśnienie. I rzeczywiście, proszę Państwa, tutaj ciśnienie, tutaj woda wywiera jakiś nacisk na te części naczynia i te części naczynia podtrzymują tą wodę. No tutaj sytuacja się już, w tym trzecim rysunku sytuacja robi się troszeczkę bardziej skomplikowana. Ktoś powie, no tak, znowu liczy się ten słup wody tutaj, o, ten słup wody się liczy, czyli sytuacja jest taka sama jak w poprzednich dwóch sytuacjach. No jest troszeczkę problem, o, z tymi trójkątami tutaj. Jest troszeczkę problem z tymi trójkątami tutaj, co podtrzymuje tą wodę. A no proszę Państwa, te boki podtrzymują tą wodę. Znowu te boki podtrzymują tą wodę. Mimo, że one są pod kątem, ale tam nic nie spływa, prawda? Tu jest sytuacja w pełni statyczna. No i teraz ja może narysuję również innym kolorem. Wyobraźmy sobie, że mamy w takim razie jakieś pole powierzchni tutaj. O, rysuję tutaj sobie jakieś pole powierzchni. No to wtedy będzie działać tutaj taka siła.
od cieczy działa siła parcia na te naczynie, a w takim razie naczynie również przena ciecz z taką siłą. O, rysujemy na niebiesko, prawda? O, z taką. I wtedy tą siłę możemy rozłożyć na składową w tym kierunku oraz składową w tym kierunku, prawda? I rzeczywiście mamy składową pionową, która pcha do góry wodę. I rzeczywiście te części naczynia, te boczne części naczynia podtrzymują wodę i liczy się tylko ten słup. No ale teraz dochodzimy właśnie do sytuacji, która może Państwa zdziwić. Wyobraźmy sobie, że teraz to naczynie wygląda w sposób następujący. Mamy coś takiego. Aha, i znowu, jeśli tutaj wszędzie jest takie same pole powierzchni, to jeśli ciśnienie w tych czerwonych punktach jest takie same, no to siła nacisku będzie wszędzie taka sama. Mimo, że w każdym naczyniu jest różna masa tej wody, prawda? To teraz narysujmy sobie znowu, mamy coś takiego, tylko teraz jest tak. O. I tutaj mamy cieniutką rurkę. I tutaj mamy gdzieś naszą wodę. O. I tutaj zakładamy, że to jest dokładnie ta sama wysokość H, która była tutaj. Mamy dokładnie tą samą wysokość. No to mamy tą naszą ciecz. O. Mamy tą naszą ciecz. No i znowu pytam się teraz, jakie ciśnienie jest tutaj, o, na spodzie, bezpośrednio pod tym słupem wody. No każdy powie, no zgodnie z prawem Pascala, ciśnienie zależy tylko i wyłącznie od głębokości, no więc wszędzie jest takie same. No ale w takim razie tutaj jest takie same ciśnienie i tutaj jest takie same ciśnienie i tutaj jest takie same ciśnienie. Więc teraz jak policzę siłę parcia działającą na denko, a denko ma pole powierzchni S tak jak u góry, to również w tym przypadku siła parcia na dno będzie taka sama jak w tych trzech powyższych rysunkach. A ktoś powie, no tu już jest teraz dziwne, bo teraz mam mniej wody, mam dużo mniej wody, a mimo wszystko siła, jaka przena spód jest dokładnie taka sama. Ktoś powie, no skąd tu się bierze teraz ta dodatkowa siła? No możemy sobie rozrysować. Tak, jeśli tutaj weźmiemy sobie na przykład pole powierzchni jakieś, to teraz ta ciecz pcha tutaj z jakąś siłą na te naczynie. Bo tam jest ciśnienie, prawda? Tam jest jakieś ciśnienie przy tym naczyniu. Ale jeśli woda teraz pcha na ten naczynie, to naczynie pcha tutaj z siłą na wodę. Czyli ta dodatkowa siła, proszę Państwa, dodatkowa siła tutaj w tych bocznych miejscach, o, tutaj w tych bocznych miejscach, o, w tych, bierze się tak naprawdę od naczynia. Bo woda pcha na naczynie, naczynie pcha na wodę. I tu jest tam ciśnienie i teraz wszystko prze na spód. Czyli dobrze, czyli mamy sytuację, że w tych wszystkich, czyli podsumowując, w tych wszystkich przypadkach siła, jaka działa na spód, jest dokładnie taka sama, pod warunkiem, że pole powierzchni wszędzie jest takie same. No i zróbmy sobie jakiś przykład. Zróbmy sobie jakiś przykład, bo to będzie ciekawe. Wyobraźmy sobie, że mamy, tak, tu mamy, na dole mamy kwadrat, ja rysuję z boku, więc go nie widać, tutaj o długości 1 metra. To jest 1 metr i to mamy kwadrat. Wysokość tego niech będzie 1 cm. Ja to oczywiście nie rysuję do skali, no bo żeby było coś widać. Tutaj niech będzie 1 cm. Teraz tutaj daję w środku rurkę. Ok. Tutaj powinna być oczywiście dziura. I daję rurkę i teraz szerokość tej rurki niech będzie też 1 cm. I wysokość słupa wody, tutaj wysokość słupa wody niech będzie 10 metrów. 10 metrów mamy wody. Może tą wodę tutaj sobie narysuję, prawda? Tu jest ta nasza woda w środku. Dobrze. No to policzmy sobie najpierw, jaka jest objętość. No i interesuje mnie tak, po pierwsze, jakie jest ciśnienie tutaj. A jeśli policzę ciśnienie tutaj, to wiem, że tutaj i tutaj wszędzie ciśnienie będzie takie same, zgodnie z prawem Pascala. No więc policzmy sobie, jaka jest objętość tej wody. Żeby policzyć ciśnienie, musimy policzyć sobie objętość tej wody najpierw, bo chciałbym zobaczyć, ile potrzebujemy wody, żeby zrealizować taki eksperyment. No to tak, to objętość liczymy po kolei. Najpierw spód. Spód to jest metr na metr, czyli to jest 100 cm, razy 100 cm i razy wysokość razy 1 cm. To jest objętość, prawda, tego naczynia na dole. Dodać objętość rurki. Objętość rurki to jest tak, kwadrat 1 cm razy 1 cm, bo zakładam, że rurka jest w kształcie takiego kwadratu, i razy 10 metrów. A 10 metrów to jest 1000 cm. Tutaj drobna uwaga. Wysokość tej rurki to jest tak naprawdę 10 metrów minus 1 cm, no bo 1 cm to mam na dole, ale pomijamy to, bo to już jest drobnostka. Czyli dostajemy 100 razy 100, to dostajemy tak, 10 do potęgi czwartej centymetrów sześciennych. Dodać, to jest objętość na dole, dodać 1000 cm sześciennych, czyli 10 do trzeciej
centymetrów sześciennych, widzimy, że ta pierwsza liczba jest większa od tej drugiej o czynnik 10, czyli objętość jest dominowana przez te dolne naczynia, a w tej rurce jest 10 razy mniej. A to jest w przybliżeniu 10 litrów. Czyli mniej więcej potrzebuje 10 litrów, żeby zrealizować taki eksperyment, bo przypominam, że 1 litr to jest 1000 centymetrów sześciennych. A więc, proszę Państwa, potrzebuje tylko i wyłącznie 10 litrów wody, taką zgrzewkę wody potrzebuje, żeby zrealizować ten eksperyment. No to policzmy, jakie jest ciśnienie na dole. No Państwo wiedzą, jakie jest ciśnienie na dole, bo o tym już kiedyś mówiłem. 10 metrów słupa wody to jest 1 atmosfera techniczna. Czyli ciśnienie na dole to jest w przybliżeniu 1 atmosfera techniczna, a to jest w przybliżeniu 100 tysięcy paskali. To jest w przybliżeniu 100 tysięcy paskali, a to jest równe nic innego jak 100 tysięcy newtonów na metr kwadratowy. To jest ciśnienie, jakie działa tutaj w tych czerwonych punktach na dnie tego naczynia. Czyli na spód działa siła. Spód ma teraz pole powierzchni 1 metr razy 1 metr, czyli 1 metr kwadratowy. Czyli spód, siła, jaka działa na spód, to jest 100 tysięcy newtonów, a to jest, proszę Państwa, odpowiednik 10 tysięcy kilogramów w polu grawitacyjnym. Czyli 10 litrów wody wystarczy, żeby wywrzeć siłę na spód w wysokości równoważnej 10 tonom wody. No proszę Państwa, no to jest bardzo, bardzo zaskakujące. 10 litrów wody to jest nic, a możemy dostać siłę nacisku 10 ton, po prostu wlewając wodę do tego naczynia. I tu jeszcze bardzo szybko można się o tym przekonać. W pierwszym filmiku na temat hydrostatyki powiedziałem, że 1 cm kwadratowy, prawda, to jest równoważne 1 kg w polu grawitacyjnemu, a tutaj spód to jest 100 cm, 100 cm razy 100 cm, czyli to jest 10 tysięcy, prawda, centymetrów kwadratowych, czyli mamy 10 tysięcy kilogramów, czyli to mi daje, prawda, 10 tysięcy kilogramów, czyli dokładnie 10 ton. I muszą Państwo przyznać, no to jest zaskakujące. To jest dokładnie kwintesencja paradoksu hydrostatycznego, że nie bardzo niewielka ilość wody wystarczy, żeby wywrzeć potworną siłę na spód tego naczynia. I to jest bardzo prosta konsekwencja prawa Pascala. Prawo Pascala wydaje się bardzo prosta. Konsekwencja jest dość zaskakująca. I proszę się nie dziwić, jak to jest nieintuicyjne, bo to jest nieintuicyjne. I na koniec, jeśli Państwo jeszcze nie mają dość, to chciałbym jeszcze zrobić taką krótką dygresję na temat zapór wodnych. Wyobraźmy sobie następującą sytuację. To jest kolejne zastosowanie prawa Pascala. Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Tutaj buduję zaporę. Tutaj buduję sobie zaporę, prawda? Którą zaporę wodną. Potocznie to się nazywa tamami. I tutaj mamy jakąś wodę. Tutaj w środku mam wodę, prawda? Tutaj mam wodę. No i teraz pytanie, jakie jest ciśnienie tutaj? No to te ciśnienie tutaj skaluje się z głębokością. Tutaj ciśnienie będzie większe. Jeśli wezmę teraz tutaj jakąś powierzchnię, no to tutaj będzie działać jakaś siła. Jeśli tutaj wezmę taką samą powierzchnię, no to będzie działać większa siła. A no bo im głębiej, tym większe ciśnienie. Ciśnienie na jakiejś głębokości to jest P0. P0 to niech będzie jakieś ciśnienie atmosferyczne nad tym lustrem wody. Dodać gęstość, przyspieszenie grawitacyjne razy wysokość. Czyli ciśnienie zmienia się z głębokością. Ale proszę zobaczyć, że tutaj liczy się tylko i wyłącznie głębokość. Nie liczy się, ile ja mam wody, prawda? Ja tam mogę mieć ocean, mogę mieć jezioro, a mogę mieć na przykład też taką sytuację. Ok. Czyli tutaj buduję sobie zaporę. Ok, tutaj buduję sobie zaporę. I tutaj załóżmy, że mam moją wodę. O, tutaj w środku mam wodę. I załóżmy, że to jest raptem 1 cm. Czyli mam wodę, której tutaj szerokość, tak jak na tym rysunku, jest 1 cm. I proszę zobaczyć, że siły działające na tą tamę będą dokładnie takie same, jak w tym pierwszym przypadku. To znaczy, jak tu narysuję sobie jakąś powierzchnię, to będzie taka siła, a jak tutaj sobie narysuję taką samą powierzchnię, to będzie taka siła i te siły będą dokładnie takie same. Czyli nie ma znaczenia, czy ja tamuję, prawda, jakieś potężne jezioro, czy mam 1 cm wody. Liczy się tylko i wyłącznie wysokość słupa wody. Tylko to decyduje o sile działającą na zaporę wodną. No i na tym zostawiam Państwa z tymi zaskakującymi konkluzjami z prawa Pascala. Proszę się nie martwić, jeśli to wszystko jest nieintuicyjne, bo to jest nieintuicyjne. Dziękuję.